Będzie dla was przydatny, ponieważ on dotyczy wszystkiego, tak chciałoby się powiedzieć, bo będzie jest dobrym wstępem do konserwatyzmu, do liberalizmu, do feminizmu. Będę skoncentrowana na kwestii kobiety, ale kobiety, która jest jakoś z jakimś defektem. Zauważcie, że kwestia kobieca dzieli bardzo współczesny świat, prawda? Z jednej strony bardzo jest nacisk położony na to, że na ten temat dyskutujemy, jest duże zainteresowanie tematem, ale z drugiej strony zauważcie, że kwestie związane z kobietą wywołują największe emocje, nieprawdaż? To jakby troszkę świat był podzielony przez kobiety i to, jaką ona rolą społeczną ma do odegrania w społeczeństwie, więc wydaje mi się, że tytuł tego wystąpienia, czyli na czym polega defekt bycia kobietą, jest dobrym po prostu wstępem do zrozumienia w ogóle, jaki jest tutaj problem, z jakim mamy problem do zagadnienia. Tutaj mamy, ja tylko muszę powiedzieć, trzech panów, tak? Więc panowie, to będzie dla was ciężkie dzisiaj, więc ja tylko proszę, żebyście się nie denerwowali, żebyście wytrzymali, żebyście poczekali, aż ja skończę mówić. Znaczy, ja dopiero w pewnym momencie wszystkie karty zostaną położone na stół, dobra? Więc wytrzymajcie, bo to niby jest o defekcie bycia kobietą, ale tutaj mężczyźni tak w jakiejś dziwnej roli się tutaj pojawią. Więc, ale to też jest ważne do przemyślenia, żeby właśnie ten cały kontekst relacji damsko-męskich tutaj w tej filozofii zrozumieć. Więc wydaje mi się, że w tym sensie to będzie ciekawe. A to troszkę mi się jest trochę gorąco, to ja sobie to jeszcze ściągnę. I tak, zacznę od cytatów, bo to jest defekt kobiety w ujęciu filozofów oczywiście, więc słuchajcie, jest tak. Niską, wąskoramienną, szerokobiodrą i krótkonogą płeć nazwać piękną mógł jedynie zamroczony popędem płciowym męski intelekt. Ktoś zna ten cytat? To jest, słuchajcie, Schopenhauer, to będzie dużo o Schopenhauerze, bo on mniej więcej takie zdanie miał o kobietach, no właśnie tak jak przeczytałam. Albo na przykład, to nie jest żart, co teraz przeczytam. Jedynym mężczyzną, który nie może żyć bez kobiet, jest ginekolog. Tak, no to w kategoriach można być kawału, można by to, ale to nie jest kawał w zasadzie, prawda? Mamy to do czynienia z wielkim filozofem. Albo na przykład Jan Jakub Rousseau w Emilu mówi, że nie może być mowy o jakiejkolwiek równości płci. Tak? Jeśli kobiety, tutaj Hegel, jeśli kobiety staną na czele państwa, państwo znajduje się w niebezpieczeństwie, zasady filozofii prawa, tam mówi, że kobietom brak jest pierwiastka idealnego. Fryderyk Nietzsche teraz, idziesz do kobiet, nie zapomnij bicza. Słyszeliście? Oczywiście to jest, bo to można odbić piłeczkę, że to mówi kobieta, taka starucha z tego rzeczy Zaratustra, czyli to kobieta mówi do mężczyzny, no ale oczywiście Nietzsche do tego odnosi się w sposób afirmatywny, on to jakby oczywiście aprobuje, tak? To jest w końcu jego książka, tak? Z tą figurą kobiety. Też pisze, żeby nie ufać żonatym filozofom. I słuchajcie, no i tutaj bardzo dużo tego jest, to jest w zasadzie, słuchajcie, niewyczerpywalne. Znaczy to są tylko przykłady, ale to jest w zasadzie niewyczerpywalne, to jest obecne w całej filozofii. Można tutaj różne cytaty podawać. Wydaje się, że są takie jakieś przełomowe momenty typu liberalizm, bo na przykład jest, już tutaj znamy Johna Locke'a, jest John Locke, który pisze dwa traktaty o rządzie i tam, słuchajcie, jeden traktat poświęcony jest polemice z Robertem Filmerem i on tam polemizuje z tym Filmerem, mówiąc, że właśnie człowiek, znaczy Filmer twierdzi, że człowiek nie jest z natury wolny, czyli człowiek jest niewolnikiem. I John Locke polemizuje z tym, i mówi, że niewolnictwo jest niegodnym stanem człowieka. No to że oznacza to, że kobiety... Nie! Tu zajęto. Dobra. Więc to jest niegodny stan człowieka, ale z drugiej strony, kiedy dochodzi do kobiet, do kwestii kobiet, to czytamy w Locke'a o małżeństwie. Konieczne jest, by ostatecznie decyzja zapadała tam, gdzie istnieje władza, a więc przypadała naturalnie mężczyźnie jako zdolniejszemu i silniejszemu. Czyli widzicie, niby opowiada się przeciwko hierarchiom społecznym, niewolnictwu, zniewoleniu itd., ale jak przychodzi do kobiet, to de facto w życiu prywatnym oczywiście ważniejszy jest mężczyzna i to on dyryguje, a jego współ, że tak powiem, kompan liberalny John Stuart Mill mówił, że
nie ma niewolników, których by niewola była tak, można powiedzieć, daleko posunięta jak kobiety, tak? Czyli można powiedzieć, niewiele ten John Locke w gruncie rzeczy zmienił filozofię, a wydawałoby się, że tak dużo. No i ogólnie, proszę Państwa, jak się człowiek zastanawia, jaki jest tutaj, no bo jest jakiś problem, tak? Znaczy, na czym polega ten problem, to ja bym powiedziała, że kobieta jest uznana za istotę nieracjonalną. Popatrzcie, ona jest słaba, ale ona jest przede wszystkim w kontekście przynajmniej wypowiedzi wielkich filozofów słaba w sensie intelektualnym. Tak? Ona jest wyłączona z racjonalnej wspólnoty. Ona jest w pewnym sensie upośledzona społecznie. Ona musi być zamknięta w sferze prywatnej. Ona jest upośledzona społecznie. Ona jest też wyłączona, to też w wielu cytatach, jest wyłączona też z geniuszu artystycznego. Tak? Że wielkie dzieła ludzkości, rozumu, to owszem, ale to nie kobieta. Tak? I teraz powstaje pytanie, jak to uzasadnić. I mnie się wydaje, że uzasadnieniem tego defektu jest po prostu biologia, jest biologiczny determinizm. To znaczy, rozumiecie, kobieta jest włączona w świecie w dzieło reprodukcji. Jest postrzegana jako istota, która wychowuje dzieci, rodzi te dzieci oczywiście najpierw, tak? Więc ona jest włączona całe w takie wyobrażenie, które jest, popatrzcie, tutaj nie potrzeba wielkiego rozumu, a wręcz przeciwnie, potrzeba emocji, prawda? Potrzeba uczuć, żeby ona te dzieci utuliła, wychowała, więc to jest taki kontekst reprodukcyjno-biologiczny, tak? Który właśnie wpływa na to, że no one są inaczej postrzegane, jakby wyłamują się z tej racjonalności, tej obywatelskości, bo one siedzą w domu i tam mają swoją jakby inną funkcję do spełnienia. I na przykład tutaj to bardzo ładnie ujmuje Schopenhauer, mówi tak, kobiety istnieją właściwie wyłącznie dla powiększenia gatunku. Nie ma tutaj specjalnie nic więcej do powiedzenia, właściwie wyłącznie. Tak? I pisze dalej tak, to aż trudno tutaj uwierzyć to, co tu będę czytała, ale tak właśnie, niezamężne i bezdzietne. Co to jest kobieta niezamężna i bezdzietna, skoro właściwie ich funkcja jest związana z reprodukcją. Więc niezamężne i bezdzietne, wegetują one jako bezużyteczne stare panny, bezużyteczne. Natomiast w niższych warstwach, jak nie są zamożne, tak w niższych warstwach zmuszone są do znacznie cięższej pracy lub zostają prostytutkami, a jest to życie pozbawione radości i godności, ale uwaga, ale w warunkach monogamii konieczne, ta prostytucja konieczna jest dla zaspokojenia płci męskiej. Czyli jak jest monogamia, to wiadomo, że prostytutki również muszą istnieć, przydadzą się, prawda, jak nie mają dzieci, no to niech zostaną tymi prostytutkami, pisze Schopenhauer. Zobaczcie, to zupełnie szokujące, ja tylko mogę się tu wypowiedzieć na temat prostytucji, uważam, że to jest bardzo negatywne zjawisko społeczne, bardzo negatywne, a tutaj w zasadzie on uważa, że to jest coś normalnego. Do monogamii jeszcze wrócę, wrócimy do monogamii. Nietzsche, bardzo dowcipnie ujęta myśl, ale oddająca też mniej więcej z ducha tutaj. Wszystko w kobiecie jest zagadką i wszystko w kobiecie ma jedno rozwiązanie, zwie się brzemiennością. Tak, wszystko w kobiecie sprowadza się właśnie do tej zagadki, którą jest rodzenie dzieci. W dosyć dowcipny sposób to Nietzsche wyraził. I wiecie, słuchajcie, i to, że kobieta jest właśnie tą istotą nieracjonalną, to moim zdaniem w zasadzie do XVIII wieku to była pewna oczywistość. Wiecie, to jest coś tak jak taka pewna samooczywistość, że tego w ogóle nie trzeba tłumaczyć. To się po prostu zakłada. To jest taka dana, to jest fakt i teraz uwaga, ja nawet tutaj może podpadnę, ale uważam, że to nawet nie jest dyskryminacja, słuchajcie, że tam właściwie ta wyższość intelektualna mężczyzn, to ja nawet uważam, że to jest, że to nawet nie jest dyskryminacja, raczej, ja bym to raczej interpretowała w kategoriach błędnego sądu, tak, po prostu wiecie, no nie było po prostu materiału empirycznego, który by jakoś kwestionował tą niższość kobiet, no bo czy kobiety były wykształcone? Zajmowały się głównie rodzeniem dzieci. Rozumiecie, no to była pewna dana społeczna, która była po prostu przez filozofów percypowana jako po prostu coś oczywistego. Także nam oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia może nas to razić, no ale co ci biedni filozofowie mieli robić, jak taki świat po prostu obserwowali? Taki był świat. Oczywiście były wyłomy, na przykład jeden wyłom chcę zaznaczyć, to jest
przełom V-IV wieku, oczywiście wspaniały Platon, który powiedział, że oczywiście nam wiele można rzeczy przeczytać, ale to jest takie jedno bardzo fajne sformułowanie, że tak jak idziemy, słuchajcie, z psami na polowanie, to przecież możemy wziąć suki na polowanie. I suki są tak samo przydatne jak psy, mówi Platon. Do pilnowania trzody bierzemy psy, ale możemy wziąć sukę. Patrzcie, jaki język ci podoba mi się. Bo to, tutaj się pojawia emancypacja kobiet w kontekście brania suk na polowanie. Mianowicie on zauważa po prostu, że chociaż oczywiście statystycznie pies jest lepszy, bo jest silniejszy i tak dalej, to zdarza się, że czasami suka jest lepsza. Tak? I możemy ją wziąć na polowanie i to wysnuła z tego dalej wniosek w państwie, że w związku z tym może się tak zdarzyć, że kobieta będzie miała lepsze przymioty niż mężczyzna i możemy zatem, i on aplikuje kobietom takie same ćwiczenia fizyczne i takie same wychowanie muzyczno-literackie jak kobietom. Oczywiście język nam się nie podoba, ale w sumie rzeczy, słuchajcie, bardzo postępowa myśl. Że nawet, rozumiecie, żeby to dopiero wspomnieć, nawet jeśli nawet dzisiaj my nawet by niektórzy bronili tego poglądu, że statystycznie na przykład mężczyźni mają większe uzdolnienia matematyczne, na przykład, tak? Ale może się zdarzyć, mówiąc językiem Platona, że będzie kobieta, która będzie miała jakie zdolności matematyczne? Większe niż mężczyźni, choć statystycznie oni są lepsi w matematyce, rozumiecie? No to jest bardzo nowoczesna myśl, choć podana w formie, która nam się może kobietom średnio podobać, tak? Albo na przykład Hobbes, którego znacie, XVI-XVII wiek, to też właśnie takie zagadkowe dosyć też, że w stanie natury kobiety i mężczyźni są sobie równi, jest egalitaryzm płci, bo tak jak mężczyzna może zdominować kobietę, tak samo kobieta może w stanie natury zdominować mężczyznę, bo może się okazać, że jest silniejsza, że jest sprytniejsza. I klęska kobiet, znaczy to niepowodzenie kobiet polega na tym po prostu, że kobieta rodzi dziecko, a jeśli rodzi dziecko, no to jest stan połogu, jest stan ciąży wcześniej i ona jest słabsza i niestety musi ulec mężczyźnie i mamy patriarchat ostatecznie u Hobbesa, ale jednak w stanie natury również pojawia się jakiś egalitaryzm, ale to są, wiecie, rzadkie rzeczy. Ja sobie to też wypisałam kobiety, które by jakby zaprzeczały temu, bo to wiecie, to nie znaczy, że w ogóle wszystkie kobiety to były jakieś kompletne idiotki i w ogóle w kulturze ich nie ma, tak? Ja sobie tu takie napisałam, takie, które mnie przyszły do głowy. Możecie się zastanowić, jakie wy macie takie kobiety, które by przeczyły temu obrazowi właśnie głupiej, prawda, i siedzącej w domu i rodzącej dzieci. Na przykład Safona, to jest VII i VI wiek przed naszą, kojarzymy Safonę, prawda, z języka polskiego na przykład, tak? Bardzo wykształcona kobieta. Hypatia z Aleksandrii. Kojarzymy? Przełom IV-V wieku została bestiasko zamordowana przez chrześcijan, była poganką, matematyczką, jeśli ktoś nie zna nazwiska, warto sobie zapamiętać Hypatię z Aleksandrii, poczytać sobie na jej temat, jest film, bardzo taki poruszający film Hypatii z Aleksandrii. Tu przyszła mi do głowy jeszcze też Nawojka, to jest taka postać na wpół legendarna z XV wieku, mówię o niej, bo jesteśmy w Krakowie, mamy w Krakowie, słuchajcie, akademik Nawojka, tak? I mało osób w ogóle wie, że Nawojka to jest dziewczyna, to jest imię żeńskie, mało popularne w Polsce imię Nawojka, bo wszyscy myślą, o, akademik. nie, to nie jest, znaczy to w hołdzie Nawojce jest akademik, tak? Tak samo jak z tym Lewiatanem, prawda, że to jest dzieło, a nie sklep. No więc Nawojka to była dziewczyna, która przebierała się za chłopca, żeby w Akademii Krakowskiej móc uczestniczyć w zajęciach, bo oczywiście zajęcia były tylko dla mężczyzn, prawda? Więc Nawojka. Mnie przychodzi do głowy również Maria Curie Skłodowska, ponieważ, jak może wiecie, no ona dostała Nobla w 1903, bodajże pierwszy Nobel, i tam były takie właśnie niesnaski, czy jej dać tego Nobla, czy jej nie dać tego Nobla, taka laborantka pomagała mężowi, prawda, Piotrowi Curie, żeby właśnie, coś zadziwiające, dlaczego tak właśnie zawsze stara się postponować osiągnięcia intelektualne kobiet, jeśli one się już pojawiają, prawda? Już drugiego Nobla z chemii dostała, bo już się towarzystwo przyzwyczaiło, prawda, że kobieta może tego Nobla otrzymać, tak? A to takie smutne dosyć historie są. Tutaj mamy na przykład Emmy Noether. Nie wiem, czy znacie taką matematyczkę wybitną, to jest przełom XIX i XX wieku,
określana jako najważniejsza kobieta w historii matematyki. Też można sobie o niej poczytać. Słuchajcie, niesłychana historia. Ona w ogóle oficjalnie studiowała pedagogikę, bo kobiety nie mogły oczywiście studiować takiego przedmiotu jak matematyka. Prawda? Jak już zaczęła studiować matematykę i ci profesorzy się... Znaczy nie studiowała, tylko uczęszczała na wykłady, bo ją to po prostu interesowało. Jak oni się zorientowali w ogóle, że ona jest, słuchajcie, lepsza niż ci prowadzący, tak, zajęcia, no to było, że to, no to może dopuśćmy ją może do egzaminów. No ale nie, no nie może kobieta zdawać przecież matematyki na egzaminie, nie może. No to okazało się, że jej ojciec był matematykiem i jakoś to, ten autorytet ojca jej spowodował, że mogła w ogóle przystąpić do egzaminów z matematyki, ale nie dlatego właśnie, że znała matematykę, że ojca miała, że mógł wyprosić to, tak? Potem była, zdała te egzaminy, gdzie w ogóle widzieli, że to w ogóle jest jakiś, no nie wiem, no w ogóle poza ich pułapem w ogóle, tak? No to, że może będzie wykładała matematykę. No gdzie? No nie będzie wykładała matematyki. Została, słuchajcie, asystentką wykładowcy. Bo już też trudno było, no, jakby ją, nie wiem, no, zakwestionować po prostu jej osiągnięcia, a jak została tą asystentką, to nie otrzymywała wynagrodzenia, no bo przecież kobiety nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za to, że uczą matematyki. No słuchajcie, cyrk na kółkach, ale takie były realia. Ludzie o tym też czasami też nie wiedzą, jak to właściwie wszystko funkcjonowało, tak? Tu moja wielka też... ja byłam jej fanką, on niestety zmarła w 2017 roku, może słyszeliście, Miriam Mirzakhani, ona dostała medal Fieldsa, to jest taki matematyczny Nobel w 2014 roku i była taką słynną matematyczką z pochodzenia irańskiego, zrobiła doktorat w Harvardzie, pracowała na Stanfordzie, pracowała w Princeton, no niestety miała raka piersi i zmarła. No i cóż, jeszcze każdy powinien znać Mary Wollstonecraft, to jest pani, która w XVIII wieku, pod koniec XVIII wieku publikuje słynną książkę Wołanie o prawa kobiet, to też takie nazwisko, które jest ważne. I ona tam właśnie mówi, że to wszystko, ten cały obraz kobiety jest zafałszowany, dlatego to się bierze po prostu z tego, że kobiety są niedopuszczane do wykształcenia. Tak? Czyli jakby ten obraz aracjonalny czy irracjonalny, jakiś uczuciowy jedynie kobiety, to jest po prostu efekt, jakby to powiedzieć, efekt wychowania, albo raczej efekt braku wychowania. Braku wychowania ku nauce, ku moralności, a skoncentrowanie i podporządkowanie tego wychowania tylko i wyłącznie rozrodczości i takim funkcjom reprodukcyjnym, prawda? Też mi się teraz przypomina, już nie będę wracać, żona Einsteina, pierwsza żona Einsteina, poczytajcie sobie pierwszej żonie Einsteina, wybitna matematyczka, to jak tragiczny był jej los, nieuznawana w ogóle. Ja nie wiem, czy Einstein w ogóle by te osiągnięcia miał, gdyby nie jego żona, ale kobiety po prostu no, nie są traktowane poważnie w tym taki wyjątkowo tragiczny przykład. Ale te przykłady pojawiają się tutaj u mnie po to, żeby właśnie wam pokazać, że wyjątki od reguły są, ale one są nikłe, prawda? To nie jest tak, że to jest fala. Znaczy, oczywiście jak my dzisiaj współcześnie ktoś nam by powiedział, że kobiety są głupie, nieracjonalne i nie mogą matematyki studiować, albo że nie mogą grać w szachy, są na przykład słynne siostry Polgar węgierskie, ta Judith bodajże miała ten tytuł mistrza szachowego, nie ma w ogóle tytułu mistrzyni szachowej, bo nie ma za bardzo kobiet, ale mistrza szachowego miała, prawda? To myślę, że to jest, ja nie wiem jak wy to odbieracie, jak wy to wyczuwacie, ale to jest trochę śmieszne, prawda? Że to nawet trudno się obrażać. Obrażacie się o to, dziewczyny? Że filozofowie was tak potraktowali? Jak to dzisiaj czujecie? Czy to jest wiarygodne? My po prostu już mamy taki materiał empiryczny, że już jakby nie trzeba się tym przejmować. Znaczy to wiadomo, że to była... Ja bym to broniła, że to nie była dyskryminacja, tylko efekt czego? No zastanej sytuacji jakby, rzeczywiście kobiety były niewykształcone, tak? Wołanie prawa kobiet, Mary Wollstonecraft, pierwsza rzecz. Dajcie kobietom wykształcenie. One nawet lepiej te dzieci wychowają, jak zostawmy tą funkcję. Lepiej wychowają dzieci. Lepiej się dogadają ze swoimi mężami, bo będą jakie? Wykształcone, prawda? Także, no tak to wygląda. Taki jest ten pierwszy defekt. Ja sobie, mogę tu sobie światło zapalić. Nic nie widzę. Ciemno. I proszę Państwa, ten defekt racjonalności, on ma też drugą stronę, bo zazwyczaj jak wiecie, coś krytykujemy, to też możemy to zaafirmować. Popatrzcie się, jeśli kobieta nie jest do końca racjonalna, to jaka ona jest? Tajemnicza. Tak?
ona jest jakaś taka związana z naturą, z płodnością. Czyli jaka ona jest? Ona jest superowa. Popatrzcie, kij ma dwa końce. Ten fenomen pozbawienia kobiety racjonalności, on ma jakby drugie dno. Kobiety są kapłankami. Kobiety mają kontakt z wyrocznią, mają kontakt z bogami, są źródłem płodności. To musi tak być. I teraz to jest też w filozofii bardzo często podnoszone. Na przykład Nietzsche w takim dziele Ludzkie, Arcyludzkie pisze w 7 rozdziale. Kobieta doskonała jest wyższym typem człowieka niż doskonały mężczyzna, a także czymś o wiele rzadszym. Widzicie? Ona jest lepsza niż mężczyzna. A pamiętajmy, że w filozofii Nietzschego rozum nie jest tak bardzo wysoko podniesioną wartością. Bo jeśli bardzo wysoko podnosimy rozum, no to, że kobieta nie jest taka racjonalna, jest defektem. Ale w kontekście, jeśli rozum nie jest czymś pierwszoplanowym, może rozum nie jest wcale najważniejszy. Może są ważniejsze rzeczy, na przykład płodność nie jest ważniejsza. Albo właśnie to, że możecie być kapłankami i mieć jakiś irracjonalny dar. I też to podniesienie tej kobiety, takie właśnie na fazie, że to nie trzeba właśnie tak się trzymać tego racjonalnego modelu, jest też na przykład moim zdaniem u Hegla w Fenomenologii Ducha, czyli w XIX-wiecznym dziele. I tam, słuchajcie, jest... Nie znacie Hegla, ale na pewno znacie dzieło Antygonę Sofoklesa, prawda? I tam właśnie jest spór pomiędzy pierwiastkiem kobiecym i męskim. I popatrzcie, tam jest... To jest spór nierozwiązywalny, ponieważ zarówno Kreon, jak i Antygona mają rację, prawda? I to, że oni obydwoje mają rację, prowadzi do nieuchronnego sporu i na tym polega tragiczność tej historii, prawda? Ale popatrzcie, oni mają obydwoje rację. Są sobie równi. I teraz właśnie Hegel to bardzo podnosi. To jest bardzo ciekawa interpretacja kobiecości właśnie fenomenologii Hegla, kiedy on pisze, że kobieta jest groźna dla życia państwowego, ponieważ ona występuje w imię życia prywatnego i w imię uczuć przeciwko bezduszności państwa. Zobaczcie, państwo jest okrutne. Mężczyźni są okrutni. Są racjonalni, są może sprawiedliwi, ale są okrutni. Tak? A kobieta jest tym elementem uczuciowym, który domaga się również szacunku. Tak? I właśnie Hegel pisze, że pierwiastek kobiety to jest odwieczna ironia społeczności. Określa też kobietę wrogiem państwa, ale to trzeba dobrze interpretować, że właśnie ona jest w pewnym sensie tą zasadą społeczną, która sprawia, że te zasady są sobie równe. Tak? To jest niezwykła afirmacja kobiecości. Nie wiem, czy się spodoba właśnie osobom, feministkom, czy komuś tam, nie każdemu się może to podobać, ale no jest coś takiego. To nie jest tak, że to jest, wiecie, że to jest takie walenie po tych kobietach po prostu i nic tam dobrego o nich nie ma. No to by było wynaturzenie, gdybyśmy tak mówili, tak? No dobrze, i teraz słuchajcie, bo są dwa defekty od razu zdrady, znaczy moim zdaniem. Jeden to już zdradziłam go i ja bym go nawet usprawiedliwiała. Uważam, że jest on już jakby przerobiony. Możemy się z tego trochę w sumie pośmiać, no, jeśli komuś, ktoś ma poczucie humoru, no to może się pośmiać. Natomiast słuchajcie, jest drugi defekt i nie wiem, jak tutaj dobrze wprowadzić, żebyście go dobrze zrozumieli. Może przywołajmy XIII-wiecznego teologa Tomasza z Akwinu, który o kobietach napisał tak, że dusza wciela się w kobietę, znaczy zarodek tam kobiecy w 90 dniu, a w mężczyznę w 40 dniu, czyli gdzie najpierw dusza jest? Faceta oczywiście. Tak? Dobrze. Teraz skąd się biorą kobiety? Ze słabości nasienia. Facet ma dobre nasienie, to jest mężczyzna. Jak ma słabe, to jest kobieta. Albo z wiatrów południowych, które są wilgotne. No i tutaj macie tutaj też cały ten dyskurs dotyczący, że kobieta powstała z mężczyzny, czyli ta cała mitologia, że kobieta jest pochodna w stosunku do mężczyzny. Pochodzi na przykład z żebra, tak? Że jest jakby tak na drugim miejscu. I mnie się, słuchajcie, wydaje, że tu jest sprawa poważna. To znaczy, że tutaj to już nie chodzi... I zobaczcie, tu nie chodzi o rozum. Tu nie ma nic, że mądrzejsze, że coś tam... Tu chodzi o ciało. Stosunek do cielesności kobiecej. I teraz popatrzcie, jaki to jest trudny temat. Ja muszę powiedzieć, że no, że tak powiem, żaden temat dla filozofki nie jest straszny i groźny, ale muszę powiedzieć, że trochę mi się nogi uginają jednak, jak się, będę tu Państwu, tu sobie też wypisałam kilka takich przykładów. No ciężko się to referuje. Naprawdę moim zdaniem się to ciężko referuje i w przeciwieństwie do tego pierwszego defektu, który moim zdaniem został przezwyciężony, który ja bym nawet usprawiedliwiała, tak tutaj
nie wiem, pomożecie mi, tak, w dyskusji chyba, co z tym zrobić, ja nie wiem jak to ugryźć, nie wiem jak do tego podejść. Ciało kobiece, słuchajcie, jest nieczyste. Ciało kobiece jest grzeszne. Ono jest źródłem zgorszenia. W tych szmatach trzeba chodzić, tak? Znaczy jeszcze u nas już nie na szczęście, ale gdzieś tam trzeba. Bo my, bo że tak powiem, czuję jaką pewną solidarność teraz z kobietami, nie wiem, prowokujemy, tak? I tu mam kilka takich przykładów. No więc tak, no to nieczyste, ale to o co tu? Menstruacja, zobaczcie. I to się właśnie, dlatego mówiłam, że się ciężko będzie referowało. Bo teraz jak mówić w kontekście akademickim, jak mówić w kontekście takim, no wyluzowanym o tego typu sprawach? Jak się zaczyna mówić o kobiecie, to się, słuchajcie, zaczyna mówić bardzo często o fizjologii. To nie jest łatwe. To nie, nikt nie chce o tym słuchać. Nikt nie chce o tym słuchać. Wszyscy chcą słuchać o czym? O prawdzie, dobru i pięknie. Prawda? Dobrze się czujecie od razu? Jest gdzieś jaskinia, wychodzimy, jest prawda, dobry, pięknie. Ja tutaj mówię, że kobieta jest nieczysta i tu mam najbardziej, to sobie zaznaczyłam, najbardziej bestialski dla mnie przykład tego tej skomplikowanego stosunku do cielesności kobiecej, wycinanie łychtaczek kobietom, słyszeli? Nie wiem, czy jest coś bardziej bestialskiego na tym świecie, ale robi się to. Ja słyszałam wypowiedzi tych panów tam, bo to kobiety oczywiście sobie to robią też, to nie jest tak, to jest takie kulturowe, że właśnie on chce mieć matkę czystą, a te co to, to są nieczyste właśnie. To się język nieczysty i coś jest takiego tutaj, tak? To jest też, proszę, czy słabość fizyczna? Ja myślę, że to nie chodzi o słabość fizyczną, chociaż może też jest taki element, że one są słabe, ale na przykład popatrzcie się, kobieta się starzeje. Kobiety też bardzo reagują na to nerwowo, bo one czują, że ciało kobiety ma wartość, o ile jest młode, o ile jest ładne. Natomiast tam, gdzie pojawia się właśnie element fizjologii, to jest problem. Popatrzcie się na karmiące matki w przestrzeni publicznej, jaka afera. Jaka afera, nie wolno. Jakie krzyki, jakie ja wchodziłam na fora, faceci. Jak ona może w publicznym miejscu wyciągać to po prostu, to dziadostwo? No. Ja mieszkam blisko parku, słuchajcie, faceci się załatwiają w publicznym miejscu w parku. Nigdy nie słyszałam na żadnym forum jakichkolwiek uwag na ten temat. Wyciągają no nie wiadomo co, prawda? Nie, nic, może wszystko w porządku jest. A to, słuchajcie, karmi dziecko w restauracji i jest jakby obraza po prostu samych świętości, że ona wyciągnęła pierś. Dlaczego jest obraza świętości? Bo jaki to jest kontekst? Fizjologiczny. Kiedy kobieta zamienia się z obiektu seksualnego w kontekst fizjologiczny, problem. Problem. Starzeje się, problem. Brzydka jest, problem. Ale weszła, ale poczwara, ale ten. Mówi się, proszę Państwa, o koszcie reprodukcyjnym, który płacą kobiety. Jednym z kosztów, jest wiele kosztów, chociaż to jest tam w badaniach, to mówi się, że dopiero siódme dziecko to jest to płacenie tego kosztu reprodukcyjnego, że trochę tam można poszaleć, ale koszt reprodukcyjny jednak jest, no czasami, wiecie, kobieta nawet jedno dziecko urodzi, ile, ale na przykład jednym z kosztów reprodukcyjnych jest nadwaga. Jest nadwaga, prawda? I jest to poważny problem, bo ja zresztą sama miałam ten problem, po dwóch ciążach przybyłam ponad 20 kilo. A nie miałam nigdy żadnych problemów z nadwagą. No i widziałam te oczy ludzkie, prawda, tu. No, to pewnie się nażarła czegoś. Jadła. Nie podobam się ludziom, tak? No słuchajcie, no dobra, no ale jak kobieta... Ja uważam już dzisiaj, że jak kobieta urodziła dziecko, to może wyglądać jak chce właściwie. Jak chce. Przynajmniej ma usprawiedliwienie. A jakie mają usprawiedliwienie faceci z tymi brzuchami? Jakie mają usprawiedliwienie? Mają jakieś usprawiedliwienie? Oprócz obżarstwa i nieruszania się, moim zdaniem nie ma żadna kobieta, przynajmniej ma dobre usprawiedliwienie. Myślicie, że tak jest? Nie, właśnie. Patrzcie się, jak wygląda. Bo kiedyś taka założyła taka kobieta takie forum, bo właśnie miała to dużo tych dzieci, przytyła bardzo, no i takie założyła. Też mi niezręcznie widzieć o tym mówić, takich tematach, ale to jest właśnie ten problem, że ona razem z mężem tam się pstrykali sobie, że ona ma właśnie taka zahamowana jest, no bo taka jest teraz gruba. I tak jakby wychodząc naprzeciw problemom kobiety, tam sobie porobiła takie zdjęcia, wiecie, no powiedzmy w takie trochę paraerotyczne nazwijmy je, chociaż nie była rozebrana tam całkiem. I z tym mężem też najlepiej, tak? I słuchajcie, to wzbudzi jakiś nieprawdopodobny hejt w internecie. Nie do tego faceta, który był tam też, tak? Taki też nie był jakiś super chudy, no, ale ta kaszalot, robi sobie zdjęcia, jak po prostu jest gruba, prawda? Co to w ogóle pcha się, no? Słuchajcie, to jest coś niesamowitego, zwróćcie na to uwagę.
seksualność jest bardzo dwuznacznym doświadczeniem, bo ona z jednej strony jest, ciało jest pociągające, ale z drugiej strony budzi obrzydzenie. Prawda? Ono jest, no to są takie właśnie fizjologiczne tematy. Ja nie wiem, jak to dobrze, że kobieta za to płaci. No na przykład mówi się, że czegoś jej właśnie brakuje, że nie ma tej czystości. Co to cholera jest? Na przykład Freud mówił, że kobieta jest wykastrowana. Słyszeliście to? No to poczytajcie Freuda, może, no nie wiem, od tej strony chcę to ukryć, tak? Ale można w ogóle coś tak głupiego powiedzieć, że słuchajcie, kobiety są wykastrowane, że zazdroszczą mężczyznom penisów. No przecież to jest język freudowski, to nie są moje tezy, ja bym na to nie wpadła, prawda? Ambiwalencja piersi i tak dalej, to już mówiłam. Też kiedy znika libido, kobiety budzą niechęć części mężczyzn też, prawda? Bo one wtedy jakby, albo ci jakieś celibatariusze, no to ci to dopiero, prawda, mają problem, co tu z tą kobietą zrobić. No ona zaczyna się przesłonięta, zasłonięta, gdzieś wyrzucona, bo ona przeszkadza w ogóle, tak? I też mi się wydaje, że tutaj jest dosyć duża też trudność tego tematu związana z taką frustracją seksualną. To by tutaj lepiej się wypowiadał na ten temat może jakiś seksuolog, ale wiecie Państwo, no ja nie wiem, jak wygląda mediana takiej seksualności u zdrowego, młodego mężczyzny, no ale to są bardzo duże potrzeby seksualne, które oczywiście, no czasami nie są zaspokajane, no bo na przykład nie ma partnerki, nie wiem, gdzieś wyjechała, no niekoniecznie, no, różne są sytuacje ludzkie, tak? No ale dobrze, no ale teraz trzeba sobie z tym poradzić. No to jak sobie poradzić? Co trzeba wobec, jaki trzeba przyjąć dyskurs, żeby sobie poradzić, że się jej chce, ale się jej nie ma? No to jaki trzeba stosunek zająć do kobiety? Rozumiecie tą ambiwalencję seksualności? Trzeba sobie ją zohydzić. I proszę, wejdźcie sobie na fora internetowe różne, ile wulgaryzmów w stosunku do kobiet, ile niechęci do ciała kobiecego, takiego właśnie wrogości, resentymentu, albo na przykład też, że kobiety są, ale one są dostępne dla innych. Ja jej nie mam, ale inni ją mają. I proszę Państwa, to jest też bardzo ciekawa figura, że ja jej nie mam, ja nie mam kobiety, ale inni mają. I to, proszę Państwa, jest ta kobieta, która płaci największą cenę za frustracje seksualne. To jest figura niestety właśnie prostytutki. Czyli to jest figura tej kobiety upadłej, tak? To jest właśnie ta kobieta, która jest jakby seksualnie dostępna i ona się poniża tym. No właśnie tutaj i zarówno kobiety, i mężczyzna ambiwalentny stosunek właśnie do tej. Moim zdaniem to jest taki kozioł ofiarny. W ogóle kwestia prostytucji, która jest podnoszona w ogóle w feminizmie radykalnym, bo to jest taka figura, wiecie o co chodzi, figura prosto, to znaczy kobieta jako ta figura, tak? No nie chodzi o empiryczne czyjeś doświadczenia, więc symbol rozwiązłości, o kobietę jako symbol rozwiązłości, dlatego ona musi się przesłaniać, dlatego ona musi mieć tą restrykcyjną moralność i tak dalej, więc mi się wydaje, że to jest ten problem. I teraz tak, jeszcze tutaj na marginesie, jak tutaj rozwiązać te problemy napięcia seksualnego męskiego? No to oczywiście Schopenhauer. Świetny pomysł ma tutaj. Nie przyszedzie sobie Palerga Paralipomena, no to jest naprawdę się otwiera coś tutaj w głowie. Tak, aha, on tam sobie ci pisze, nie, to jest niesamowite, że jest taka sytuacja, że facet sobie bierze żonę, nie? I jest młoda i jest ładna, ale on a jak się rozchorowała i ciało jest chore, ten se wziął, słuchajcie, młode ciało, atrakcyjne, a się rozchorowało mu to ciało. Czyli Schopenhauer, Jezus, co teraz? No nie, chora jest, ale bez, tam, ja nie wiem, czy pamiętam dobrze, ale chyba, a jak długo choruje? Jaka frustracja, prawda? A słuchajcie, albo inny tam przykład, że właśnie wziął sobie facet żonę, wziął sobie ciało ładne, ale się zestarzało mu. Problem, prawda? No on sobie wziął młode ciało, myślę, że to tak zawsze będzie, a tu się zestarzałam, no nie? No i teraz co? Pisze oczywiście o poligamii. Pisze, każdy mężczyzna potrzebuje wielu kobiet. Jest potrzebna po prostu prostytucja albo poligamia. No bo wtedy ma facet wiele kobiet. No i wtedy ma różne, no młode, tam ta jest chora, no to sobie weźmie inną, prawda? W tym momencie, tak? I jeszcze, proszę Państwa, pisze coś takiego, że monogamia sprawia, że kobieta jest wyróżniona. Kobieta jest wyróżniona, no bo jest jakby mężczyzna ją gloryfikuje jako tą jedną kobietę, to jest ten status żony. On to nazywa to, że to się robi z niej taka dama nagle, że to mężczyzna ją tak wyciągnął z tej czeluści cielesnej i on tak jakby no, podniósł ten. I on pisze, dama teraz, monstrum cywilizacji europejskiej i chrześcijańsko-germańskiej głupoty,
z jej śmiesznymi pretensjami do respektu i czci zniknie z tego świata, jak będzie poligamia. No bo nie będzie, rozumiecie, nie będzie tej jednej wyróżnionej żony, bo facet będzie miał wiele kobiet, no to nie będzie jednej damy wyróżnionej, że jest jego żoną, jeszcze czego, prawda? Tylko będzie harem, w którym nie ma dam. I proszę Państwa, mnie zadziwia mnie w ogóle afirmacja męska poligamii, zadziwia mnie to, no naprawdę, to poligamia to jest w ogóle osobny temat, ale taka bezmyślna, wiecie, zawsze tylko plusy faceci widzą tej poligamii. Przecież tam są same minusy dla nich. Słuchajcie, zastanówcie się, to niestety, panowie, wytrzymujecie to? Załóżmy, że jest poligamia. Załóżmy, że jest poligamia w Polsce. No, na chwilę załóżmy. Co się dzieje? Kto ma żonę? Kto ma ten harem? Kto? Który z was? Znaczy, no nie, to źle powiedziane. Ale który mężczyzna ma harem? Jaki? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czyli popatrzcie, co się dzieje. Poligamia, owszem, tylko że nie wszyscy mężczyźni będą mogli mieć kobietę. Nie wszyscy będą mieć dostęp do ciała kobiet. I to jest bardzo duża frustracja już społeczna, bo tylko bogaci mają. Czyli to jest bardzo nieźle. I teraz zauważcie, że w takich społeczeństwach, gdzie poligamia istnieje, to też była taka instytucja eunucha, nie wiem, czy kojarzycie. Dlatego, że właśnie ci, którzy mieli harem, bali się frustracji męskiej seksualnej, bo jest bardzo duże napięcie społeczne, jak nie ma dostępu do ciała kobiet. No to byli kastrowani po prostu, czyli część jest wykastrowana, część w ogóle nie ma, że jest frustrowana już notorycznie, prawda? Ja nie wiem, czy nie lepsza monogamia, bo monogamia wam gwarantuje egalitarny dostęp do ciała kobiet. Nawet nie musicie być bogaci. Jakąś tam znajdziecie, jak się postaracie. Także ja nie wiem, słuchajcie, to jest zadziwiające, dlaczego cały czas podkreślać, jakby kobiety to monogamia chciała guzik. Monogamia jest korzystna z punktu widzenia mężczyzn. Nietzsche mówi o bigamii. On uważa, że facet, czyli też rozwiązanie tego napięcia seksualnego męskiego, że dwie najlepiej, jak ma żony facet. I tak, jedną sobie bierze, jak ma 20 lat, 22 lata, bierze sobie żonę około 20 lat starszą. On jeszcze tak wygląda w miarę, jest 20 lat starsza. Ona jest lepsza duchowo, ona go poprowadzi, ona go wprowadzi. Często też mężczyźni lubią takie wprowadzenie w świat erotyki, jest starsza, poprowadzi za rączkę, pokaże, on to coś takiego lubią, więc to tu Nietzsche. A jak ma 30 lat, to sobie bierze o 10 lat młodszą i tą sobie wychowuje sam. No wtedy ma to młode ciało, to sobie zestarzała, to sobie tą młodszą teraz ma i jest taki, no i bigamia, tak, prawda? Nietzsche, Fryderyk Nietzsche. Też można sobie poczytać. Proszę Państwa, no i myśleliście, że już było wszystko, że już nic więcej się tu nie może wydarzyć, jest jeszcze coś gorszego. Możemy sięgnąć jeszcze niżej, mianowicie, słuchajcie, moim zdaniem ta frustracja seksualna męska ma dwa stopnie. I o tym piszę w ogóle bez żadnego nawet mrugnięcia oka. Pisze o tym, słuchajcie, Jan Jakub Rousseau. O tym Jan Jakub Rousseau. On w ogóle miał taką wizję, żeby kobiety dosyć mocno odseparować od mężczyzn, żeby one żyły jednak w osobnym świecie, rodzinnym, i ten, czasami ten mężczyzna tam do niej przychodzi, tam jest taki cały projekt wychowania w Emilu. I ten Emil, słuchajcie, jak się przygotowuje do małżeństwa, to jakby na wojnę po prostu szedł tam u tego Rousseau. To jest, wiecie, to co takie zaprawy są w ogóle do tej kobiety zbliżył, bo on ma, ten Emil ma zapanować nad żoną. To jest bardzo ważne, żeby kobieta stała się podległa. I teraz dlaczego? I teraz wracam do tych dwóch stopni frustracji. No, to jest ciężkie do zreferowania. Bo mężczyzna jest sfrustrowany, jak kobiety nie ma. Jest frustracja. Ale słuchajcie, jak powiedzmy, że on ma już tą kobietę i jest zaspokojony, to on też jest sfrustrowany. Dlaczego? Coś wam przychodzi do głowy? Mężczyzna zaspokojony, ale co? Mężczyzna nie może wiele razy być zaspokojony. Musi sobie odpocząć. A kobieta nie musi. W związku z tym Rousseau pisze, że gdybyśmy dopuścili do równości płci i gdyby było wyzwolenie kobiet, a kobiety mogą przeżywać orgazm wielokrotnie i ich potencjał seksualny jest właściwie nieskończony, bo mężczyzny potencjał seksualny jest skończony, to mężczyźni staliby się niewolnikami seksualnymi kobiet. A do tego nie można dopuścić. W związku z tym nie może być mowy o żadnej równości płci. Kobieta musi być mężczyźnie podporządkowana, żeby właśnie nie dopuścić do patologii, jaką jest zwycięstwo
pierwiastka kobiecego, bo w kobiecie jest, słuchajcie, ta siła seksualna, ta płodność, która jest z drugiej strony jakby no zaafirmowana też, prawda? Kobieta jest tą tajemnicą, którą no jakby do mężczyzna do tego dochodzi, tak? No, mi się wydaje, że tutaj to istotne jest może to, że kobiety, że mężczyźni przez to się kobiet trochę boją i może słyszeliście o takim zjawisku mizoginia, to jest właśnie, myślę, że to jest związane ze strachem przed kobiecością, przed strachem przed kobiecością. Antropolodzy mówią na przykład, to, zwłaszcza w takich bardziej archaicznych społecznościach, to można to prześledzić może bardziej, że po prostu mężczyźni też zazdroszczą kobietom, zwłaszcza zazdroszczą płodności, tego, że wydają na dzieci, na świat, a dzieci były zawsze największym kapitałem społecznym, a mężczyźni byli tego pozbawieni. No, na przykład Arystoteles mówi, że kobieta w ogóle nie wnosi nic do płodności, bo to mężczyzna daje nasienie jest ważniejsze, to jest kłótnia, tak? Kto bardziej przyczynia się do tego, że dziecko powstaje? Oczywiście faceci u Arystotelesa, u Filmera, oczywiście facet, żeby podnieść pierwiastek męski, a sposponować kobiecy. No dzisiaj też możemy się trochę w sumie z tego pośmiać, no ale takie dyskursy były. I teraz jak to jest właśnie ten strach, tu troszkę w tym ludzkim, arcyludzkim niczego to było widać, że w sumie kobieta jest doskonalsza. Jest rzadsza, ale to ta doskonałość jest rzadsza, ale ona jest. A tu mam takie cytaty na przykład z Rousseau. Bardzo, słuchajcie, warto sobie to przemyśleć, że w kobiecie jest ta wyższość. I że kobiecość ma w sobie coś, co właśnie, czego... Dlatego na przykład ja bym nie uznała w ogóle Rousseau za mizogina. On robił wszystko, żeby utrwalić patriarchat, wszystko w swojej filozofii, tylko jak wszystkie narzędzia, jakie tylko miał dostępne, to żeby był patriarchat i żeby kobieta, ale moim zdaniem tam nie ma mizoginii, tam jest w jakimś sensie nawet podziw dla kobiety, strach przed kobietą, to dlatego jest patriarchat. A wydaje mi się, że Schopenhauer to jest bardziej mizogin, rozumiecie? To jest po prostu ktoś, kto nienawidzi kobiet i tyle, i tam nie ma specjalnie tutaj o czym rozmawiać, natomiast słuchajcie, co Rousseau. Mężczyźni będą zawsze tym, co zrobiły z nich kobiety. No, co powiecie? Rousseau. Nietzsche. Kobieta jest najniebezpieczniejszą igraszką. Najniebezpieczniejszą dla mężczyzny. Po co mu ten bicz? Przecież jakby się nie bał, no to ten, jak się boi, to aż bicza potrzebuje, tak? No to co, dlaczego mężczyźni używają przemocy wobec kobiet? Dlaczego? Bo są silniejsze? Są silniejsze? Trzeba je pobić, żeby wygrać, tak? No, zastanów się, to kij ma dwa końce zawsze, tak? Ale słaba, no dobra, ale to po co ją bić, że jest słaba? Bo jest silna. Muszę ją pokonać jakoś, prawda? W sobie też. Gorzka jest najsłodsza nawet kobieta, pisze Nietzsche. Wiesz, tutaj jest taka właśnie strach, obawa przed kobietą, prawda? Mężczyzna jest dla kobiety tylko środkiem. Bardzo ciekawy cytat. Mężczyzna jest dla kobiety tylko środkiem, celem zawsze dziecko. Popatrzcie się, mężczyźni boją się potraktowania instrumentalnego. Boją się, że zostaną zaafirmowani w swojej męskości. Mnie się wydaje, słuchajcie, że coś w tym jest. Że coś w tym jest i w ogóle mój stosunek do męskości, kobiecości, w ogóle do życia, bardzo się zmienił na przykład po właśnie jak mam oko, mam dzieci, że to sobie też przemyślcie na swój własny, prywatny użytek, tak? Że kobieta właśnie chce mężczyznę, bo chce dziecka. I to też jest obawa męska przed odrzuceniem tak naprawdę. Przed odrzuceniem przez kobiety. Masz już dzieci, po co ci facet? Przecież tak często jest po porodach na przykład. Naprawdę kobieta nie ma sił, nie ma czasu. To jest bardzo, bardzo duży problem taki społeczny w ogóle. I też wiele par jest nieprzygotowanych na to na przykład. No dobrze. I teraz, proszę Państwa, jeszcze chciałam tylko wspomnieć o figurze matki, bo tutaj pojawiła się ta figura kobiety rozwiązłej, więc mi się wydaje, że też taką ważną figurą kobiecą jest figura matki, dlatego, proszę Państwa, że matka jest aseksualna. I jeśli mówimy o kontekście tym, no, seksualnym, to zauważcie, że jak jest matka, znika to. Mężczyzna nareszcie jest oswobodzony z frustracji z matką. Nie musi niczego udowadniać, nie musi niczego bać i nie musi się niczego obawiać. Jest całkowicie zaspokojony z matką, w sensie bardzo pozytywny. To jest takie źródło wiecznego pokarmu i wiecznego ukojenia. Nie ma jak u mamy, tak? A kto nie wierzy, robi błąd, bo to jest jasne, że tam mężczyzna czuje się najlepiej. Ale proszę zauważyć, że to jest matka jest
mężczyźni szukają matek w kobietach, tak? Ale to jest ta kobiecość ogołocona z seksualności, prawda? Mnie się wydaje, że... i to oczywiście zostało dostrzeżone przez feministki, tam, że macierzyństwo jest silnym i ciekawym aspektem bycia kobietą. I ona, Sara Rudick, to mamy Jean Betke, Elstein, to one to właśnie, że to kobiecość, to nie jest prawda, że feminizm neguje macierzyństwo, to bzdury w ogóle są, wiecie, to naprawdę zależy, która, jaki tam myślicielka. Oczywiście, że macierzyństwo jest bardzo, bardzo podniesione w nurcie feministycznym. Ja bym tylko tutaj na marginesie dodała, że też w religii, na przykład katolickiej, jest ta Matka Boska. Ja osobiście nie chcę tutaj, wiecie, nie... Trochę to wstydzenie na wszelkie jawnowisko jest, ale ja osobiście uważam, że jest to negatywna figura, ponieważ tam właśnie nie ma seksualności, ale to, że jest tak zwielokrotnione do tysięcznej potęgi, to jest w ogóle dziewica, to w ogóle nie ma, to jest nierealna kobieta. Nierealna kobieta i to jest taka kobieta bardzo bierna, podporządkowana wręcz przemocy, bo ona zawsze jest tylko tym mediatorem, czyli musi egoistyczne zachcianki wiernych, żeby przekazać to, bo ona jest zawsze w służebnej roli. I to ogołocenie seksualności ja uważam za bardzo negatywny wątek. Ja uważam, że matka, dobra, jak jest matką, no to nie ma seksualności, ale matka nie jest dziewicą, matka, no realna kobieta, tak realnie, i jest fizjologia, a tutaj to wszystko jest. Więc ja tylko zwracam uwagę, że podświadomie może to takie wzorce społeczne oczywiście mogą oddziaływać na nas, zresztą oddziałują, prawda? No wiadomo, że to jakoś oddziałuje, tak? Proszę Państwa, wydaje mi się, że tak, feminizm rozwiązuje pierwszy, znaczy tak, feminizm liberalny, bo są takie główne nurty feminizmu. Feminizm liberalny niweluje ten pierwszy defekt, czyli ten, tej jakby głupoty kobiety, tak? Chociaż zawsze możemy liczyć na jakichś mężczyzn, że nam przypomną, prawda? Że jesteśmy głupie, że jesteśmy blondynkami, albo że nie umiemy grać w szachy, to tutaj publicyści katoliccy albo jakiś Corwin Mikke, możemy na nich liczyć, prawda, że zawsze nam to jeszcze przypomną, ale feminizm liberalny i materiał empiryczny już jest tutaj tak nabrzmiewa, że... I poproszę zauważyć, że feminizm liberalny nie budzi społecznych kontrowersji.